Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Może część z Was pamięta mój odcinek sprzed około półtora roku, kiedy przedstawiałam sprawę Emanueli Orlandi, 15-letniej dziewczyny, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach 22 czerwca 1983 roku w Watykanie. I do dziś ta sprawa jest owiana ogromnymi tajemnicami i kontrowersjami. Sprawa, o której będę dzisiaj mówić, to historia innej 15-letniej dziewczyny, Mireli Gregori, której okoliczności zaginięcia są bardzo zbliżone do Emanueli i jak sami zobaczycie w późniejszej części tego filmu, te sprawy bardzo często są ze sobą łączone. Zanim jednak przejdę jeszcze do przedstawienia tej sprawy, to powiem kilka słów o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli Letty Shops. Jest to serwis cashback, o którym miałam już okazję wspominać kilka razy. Teraz zbliża się Black Friday, a później okres świąteczny, dlatego myślę, że Letty Shops to fajny sposób na uzyskanie cashbacku za zakupy, które i tak planujemy zrobić. Aktualnie na liście stron współpracujących z serwisem jest już ponad 3800 sklepów, dlatego jestem pewna, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dodatkowo w tym roku Letty Shops zaplanował wyjątkowy konkurs, w którym pula nagród wynosi ponad 100 tysięcy złotych, a nagrodą główną jest podróż na Malediwy. Udział mogą wziąć wszyscy zarejestrowani użytkownicy i wystarczy, że dokona się zakupu przez serwis o wartości minimum 10 zł w dowolnym sklepie oraz wymyśli slogan reklamowy dla Letty Shops. Zakupy najlepiej zrobić teraz, podczas największych w roku wyprzedaży. Przewidziane są trzy główne terminy. Wyprzedaż na AliExpress od 11 listopada, Black Friday 26 listopada oraz wyprzedaż przedświąteczna od 1 grudnia. Finał konkursu jest zaplanowany na 17 grudnia. Święta i tak wiążą się z większymi wydatkami, dlatego warto sprawdzić, czy sklep, który nas interesuje, nie kwalifikuje się do cashbacku. Zwłaszcza, że zwrot z Letty Shops otrzymuje się w formie pieniędzy na konto lub PayPal, a nie na przykład bonu. Linki do dodatkowych informacji, listy sklepów, rejestracji oraz informacji o konkursie oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Mirelli Gregori. Mirella Gregori urodziła się 7 października 1967 roku w Rzymie. Była młodszym dzieckiem właściciela baru przy Via Volturno Paolo Gregori i mamy Marii Vittorii Arcenton, krawcowej pracującej w domu. Mirella miała również starszą o 2 lata siostrę Marię Antonietę. Rodzina mieszkała w kamienicy przy Via Nomentana 91 w Rzymie. Mirella była typową nastolatką. Razem z siostrą uczyła się w jednym z rzymskich techników, oddalonym od domu o zaledwie 700 metrów. Kochała muzykę disco i czas spędzany w towarzystwie znajomych. Ze szkoły wracała zawsze około 14. Tak było również 7 maja 1983 roku. Niedługo po powrocie ze szkoły w mieszkaniu państwa Gregori zadzwonił domofon. Odebrała Mirella i początkowo, słysząc głos dzwoniącego, powiedziała, że jeśli nie powie, kim jest, to że nie zejdzie. Później, podobno, dzwoniący przedstawił się jako Alessandro i dziewczyna umówiła się z nim na spotkanie około 15. I faktycznie, chwilę przed 15, wyszła z domu, mówiąc mamie, że umówiła się pod pomnikiem na placu Porta Pia z kolegą z byłej klasy, Alessandro De Luca. Wiadomo, że po drodze wstąpiła także do baru Italia, prowadzonego przez rodziców jej najlepszej przyjaciółki, Soni De Vito. Zamieniła tam kilka słów z koleżanką i powiedziała, że idzie do parku w Villa Torlonia, gdzie miała się spotkać ze znajomymi i pograć na gitarze. Sonia miała być ostatnią znaną osobą, z którą Mirella rozmawiała. Wieczorem dziewczyna nie wróciła do domu i rodzina zaczęła się niepokoić. Jej 17-letnia siostra od razu skontaktowała się z najlepszą przyjaciółką Mirelli i od niej dowiedziała się o planach spotkania w parku i gry na gitarze. Trochę ją to zdziwiło, ponieważ wiedziała, że Mirella nie potrafi grać na gitarze i także bardzo rzadko uczestniczyła w tego typu spotkaniach. Maria Antonietta nie poprzestała jednak na rozmowie z Sonią. Razem ze swoim narzeczonym Filippo zaczęli jeździć po mieście w różne miejsca, w których Mirella mogła się znajdować. Odwiedzili oczywiście plac Porta Pia, gdzie podobno miała spotkać się ze swoim kolegą Alessandro, następnie park, w którym miała grać na gitarze, ale nigdzie nie było śladu dziewczyny. Obdzwonili także wszystkie szpitale w całym mieście, ale bez skutku. Wtedy zaginięcie zostało oficjalnie zgłoszone na policję. Rodzina dostarczyła także zdjęcia 15-latki oraz opis tego, co miała na sobie tego dnia wychodząc z domu. Był to szaro-turkusowy sweter oraz białe spodnie.
Po złożeniu zawiadomienia rodzina kontynuowała poszukiwania na własną rękę. W notatniku Mirelli znaleźli numer telefonu do kolegi z gimnazjum o imieniu Alessandro, z którym tego wieczora dziewczyna teoretycznie miała spotkać się przy pomniku. Gdy zadzwonili, okazało się, że chłopaka nie ma w domu i jego matka obiecała, że ten oddzwoni, gdy tylko wróci. I faktycznie Alessandro zadzwonił po 22, ale wydawał się mocno zdziwiony pytaniami o Mirellę, którą według jego słów widział mniej więcej 2 lata wcześniej, a wieczór spędził u swoich znajomych mieszkających przy Via Lidia, niedaleko Porta Pia. Rodzina Gregori była zrozpaczona. Niepokój o losy 15-latki potęgował także grasujący wtedy po Rzymie Jack Lametta, po polsku Jack Żyletka, który napadał na młode kobiety, tnąc im twarze ostrym narzędziem, prawdopodobnie właśnie żyletką. Policja rozpoczęła dochodzenie od przesłuchania Alessandro, który miał rozmawiać z Mirellą przez domofon, jednak chłopak kategorycznie zaprzeczył, żeby taka sytuacja miała mieć miejsce. Był także w stanie przedstawić niezbite dowody i alibi na to, że tego dnia o tej godzinie przebywał u znajomych. Ostatnią osobą, która oficjalnie widziała więc Mirellę, była jej przyjaciółka Sonia, która jednak oprócz informacji o spotkaniu w parku nie była w stanie dostarczyć żadnych nowych punktów zaczepienia. Dziwne wydawało się to, że Mirella wychodząc z domu nie wzięła ze sobą torebki ani innych ważnych rzeczy osobistych. Wydawało się tak, jakby planowała wrócić za chwilę. Dodatkowo, dzień przed jej zaginięciem, 6 maja, miało miejsce uroczyste otwarcie restauracji jej rodziców, w której uczestniczyła koleżanka Sonia wraz z rodzicami. I matka dziewczyny zeznała, że w pewnym momencie do baru weszło 2 mężczyzn z aparatami fotograficznymi i w pewnym momencie zaczęli pokazywać sobie Mirellę i coś do siebie szeptać. Udało się stworzyć portrety pamięciowe tych mężczyzn i później okazało się, że najprawdopodobniej byli to ci sami, którzy kilka miesięcy później zatrzymali Emanuele Orlandi, gdy wracała z przyjaciółmi z plaży. Niedługo później wyszło na jaw, że Sonia wiedziała znacznie więcej niż mówiła. Służby specjalne podczas wywiadu środowiskowego dowiedziały się, że dziewczyna podczas rozmowy z zaprzyjaźnioną ekspedientką w sklepie wspomniała, że wie, kim jest mężczyzna, z którym tego dnia miała spotkać się Mirella. Podobno powiedziała również, że to, co spotkało przyjaciółkę, mogło przytrafić się także jej, ponieważ jakiś czas wcześniej spotkali się we trójkę. Ona, Mirella i ten mężczyzna. Przez cały czas śledczy szukali tropu prowadzącego do mężczyzny imieniem Alessandro, ponieważ tak właśnie miała nazywać się osoba, z którą tego dnia Mirella była umówiona. Po sprawdzeniu pamiętnika dziewczyny okazało się, że kilkukrotnie wspominała tam to imię i zawsze pisała o nim w bardzo tajemniczy sposób. Na przykład 25 stycznia 1981 roku w niedzielę Mirella zapisała, że była z koleżankami w dyskotece Viking na Vita Sirte w dzielnicy afrykańskiej, gdzie poznała kogoś o właśnie tym imieniu. Alessandro pojawił się też w zapiskach z 22 marca, 26 sierpnia oraz w dniu urodzin kolegi z gimnazjum, Alessandro, który był już przesłuchiwany przez policję. Nowe informacje nie pozwoliły na całkowite wykluczenie go jako podejrzanego, zwłaszcza, że mieszkał niedaleko dyskoteki Viking. Co ciekawe, w pamiętniku nie pojawiało się żadne inne imię męskie. Pod datą 6 maja 1983 roku Mirella wpisała tylko krótki tekst, że sekret to coś, co ludzie uważają albo za zbyt nieistotne, żeby go wyjawić, albo zbyt ważne, by o tym mówić. Jeszcze bardziej zastanawiające były jednak słowa wypowiedziane przez Mirellę do mamy kilka dni przed jej zaginięciem, kiedy w żartach powiedziała, że być może niebawem zdobędzie pieniądze na zakup mieszkania, na które rodziny nie było dotąd stać. Policji nie udało się jednak wyjaśnić, co nastolatka miała na myśli i skąd miałaby wziąć tak ogromną sumę pieniędzy. Ze względu na brak konkretnych punktów zaczepienia śledczy byli w kropce. Tak naprawdę jedyne, co mieli do dyspozycji, to domysły i teorie. I jedna z nich wiązała zniknięcie Mirelli z wizytą jej klasy w Watykanie tydzień wcześniej. Podczas spotkania z papieżem zrobione zostało zdjęcie, na którym twarz Mirelli się wyróżnia, jest uśmiechnięta i patrzy na papieża. I wiadomo, że przez kolejny tydzień to zdjęcie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w Watykanie i możliwe, że właśnie to stało się bodźcem do późniejszego porwania dziewczyny.
21 czerwca 1983 roku prezydent Włoch wystosował oficjalny list do rodziny Gregori, w którym zapewnił, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie i że wszystkie służby przykładają maksymalne starania do jej rozwiązania. Był to także pierwszy raz, kiedy oficjalnie przyznano, że Mirella mogła zostać porwana. Następnego dnia, 22 czerwca, doszło do zaginięcia kolejnej nastolatki, Emanueli Orlandi. I ta sprawa natychmiast zyskała ogólnokrajowy rozgłos, znacznie szybciej i znacznie większy niż przypadek Mirelli, choć od samego początku te przypadki były ze sobą łączone. 9 lipca 1983 mama Mirelli udzieliła wywiadu dla czasopisma Il Tempo, w którym wyznała, że córka z pewnością nie uciekła od rodziny z własnej woli i że jej zniknięcie musiało być wynikiem wypadku lub porwania. Miesiąc później, 4 sierpnia 1983, do redakcji ANSA w Mediolanie przyszedł list od antychrześcijańskiego tureckiego frontu wyzwolenia Turkesz, w którym podano datę 30 października jako dzień egzekucji Emanueli Orlandi, jeśli nie zostanie uwolniony Mehmet Ali Akça, mężczyzna, który dokonał zamachu na papieża Jana Pawła II. Zostało to potraktowane jako przyznanie się nielegalnej tureckiej organizacji do porwania Emanueli i podejrzewano, że Mirelle mógł spotkać podobny los. Trzeba jednak pamiętać, że organizacje terrorystyczne przyznają się czasem do przestępstw, za które nie są odpowiedzialne. W ciągu kolejnych miesięcy zarówno rodzina Gregori, jak i Orlandi otrzymywała mnóstwo listów oraz telefonów od osób podających się za porywaczy. A 24 września 1983 roku do Filippo, narzeczonego siostry Mirelli, zadzwonił mężczyzna mówiący z mocnym amerykańskim lub angielskim akcentem, który powiedział, że przetrzymuje dziewczynę i na potwierdzenie swoich słów wymienił wszystkie części garderoby, które nastolatka miała na sobie w dniu swojego zaginięcia. I te słowa częściowo potwierdziły nagrania z kamer monitoringu z tamtego dnia. Takich telefonów później było znacznie więcej. Za każdym razem odzywał się mężczyzna z mocnym akcentem, którego nazwano Amerykaninem. Sprawę obu zaginięć prowadził ten sam adwokat, Gennaro Egidio. To on otrzymał telefon od Amerykanina, w którym ten oznajmił, że Mirella nie żyje i żeby przygotować na to jej rodziców. Podczas następnej rozmowy obiecał nawet doprowadzić do ciała dziewczyny, ale ostatecznie tak się nie stało. Dochodzenie wykazało, że telefony były wykonane z rejonu Appio Claudio, a anonimowym Amerykaninem był rzymski fotograf Marco Fassoni Acetti, który sam zgłosił się na policję, twierdząc, że brał udział w porwaniu obu zaginionych nastolatek. Policja dość szybko ustaliła, że Acetti był mitomanem i tylko szukał rozgłosu. Dodatkowo miał już na swoim koncie kilka innych przestępstw. 20 października 1983 roku ówczesny prezydent Włoch, Sandro Pertini, zwrócił się do porywaczy obu dziewczyn, apelując o ich uwolnienie. Wiele osób twierdziło, że Pertini upatrywał w tych porwaniach element trwającej już od jakiegoś czasu walki wewnątrz Watykanu z antykomunistyczną polityką papieża Jana Pawła II. Sprawę zaginięcia Mirelli Gregori od początku traktował bardzo poważnie. Podjął nawet szereg inicjatyw, które miały na celu przerwanie spirali przemocy skierowanej przeciwko młodym kobietom. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie sprawa Emanueli, to zaginięcie Mirelli zyskałoby znacznie mniejszy rozgłos. Zniknięcie córki pracownika Watykanu budziło wiele emocji z racji właśnie tych powiązań ze Stolicą Apostolską. I 3 lipca 1983 roku papież Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański osobiście pomodlił się w intencji Emanueli. I mimo, że Mirella zaginęła wcześniej, to bardzo często jest nazywana drugą Emanuelą Orlandi. Ferdinando Imposimato, włoski prawnik i sędzia śledczy, ogłosił także swoją teorię, według której oba zniknięcia dziewczyn to były porwania, których celem było ułaskawienie Alego Akczy za wstawiennictwem papieża Jana Pawła II i prezydenta Sandro Pertiniego. Front turecki i sam Akcza dość długo obstawali przy swojej wersji, według której mieli przetrzymywać obie dziewczyny. 2 lata po zaginięciu Mirelli, 15 grudnia 1985 roku, małżeństwo Gregori zostało zaproszone na audiencję u papieża Jana Pawła II, przybywającego wtedy w rzymskiej parafii San Giuseppe.
A ponieważ oboje byli ludźmi mocno wierzącymi, to spotkanie z papieżem stanowiło dla nich wielkie przeżycie, zwłaszcza po stracie córki. Podczas audiencji matka Mirelli, Maria Vittoria, w jednym z ochroniarzy papieża rozpoznała mężczyznę, którego kiedyś kilkukrotnie widziała w barze w towarzystwie swojej córki. Na własną rękę udało jej się ustalić, że nazywał się Raul Bonarelli, że mieszkał niedaleko ich domu oraz był majorem Straży Watykańskiej. Bonarelli został przesłuchany 13 października 1993 roku, jednak wszystkiemu zaprzeczył. Powiedział, że nie ma nic wspólnego z tymi sprawami oraz że nigdy nie spotkał ani Mirelli, ani Soni. Ostatecznie ten wątek musiał zostać porzucony ze względu na stan zdrowia Marii Vittorii. Kobieta była już wtedy śmiertelnie chora i podczas spotkania i zorganizowanego okazania nie rozpoznała mężczyzny. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy było to spowodowane jej stanem zdrowia, czy może faktycznie wcześniej się pomyliła, albo została zastraszona i zmuszona do zmiany zdania. Śledczy nie mieli jednak zamiaru od razu dać za wygraną i na telefon Bonarelliego został nałożony podsłuch. Dzień przed przesłuchaniem w sprawie Orlandii służby śledcze przechwyciły rozmowę, podczas której mężczyzna pytał, jak powinien zachować się przed sędzią. Jego szef, najprawdopodobniej ktoś wysoko postawiony z Watykanu, powiedział, że powinien przyjąć pozycję, że nic nie wie i nie udzielać żadnych informacji. Jak można się domyślać, ani podsłuch, ani obserwacja nie wniosły nic nowego do sprawy i wkrótce Bonarelli został nawet mianowany na watykańskiego zastępcę dyrektora do spraw Dyrekcji Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, czyli tajnych służb Stolicy Apostolskiej. Przez kolejne lata mężczyzna zniknął z radarów policji, jednak w 1997 roku, gdy od zaginięcia 15-latki minęło już 14 lat, śledczy zdobyli dowody na znajomość Mirelli z Bonarelli. Wszczęto nawet przeciwko niemu postępowanie, które jednak ostatecznie zostało umorzone. Panowało powszechne przeświadczenie, że Watykan prowadził własne śledztwo w sprawie zaginięć nastolatek, ale odmawiał opublikowania ustaleń. 2 marca 1994 roku sędzia śledczy Adel Rando zażądała udostępnienia akt przechowywanych w Watykanie dotyczących spraw zaginięć oraz przesłuchania 5 prałatów, w tym kardynała Agostino Casaroli, nowego sekretarza stanu Angelo Sodano oraz kardynała Gonzalo Martineza Somalo. Pod pretekstem braków dokumentacji oraz przepisów konkordatu wykluczających obecność włoskich sędziów na ziemi watykańskiej, watykański sędzia Marone odrzucił ten wniosek. Służby śledcze oficjalnie wyznaczyły nagrodę w wysokości 2 miliardów lirów dla każdego, kto udzieli pomocnych i wiarygodnych informacji, które doprowadzą do odnalezienia dziewczyn, 750 milionów lirów dla tego, kto pomoże w odnalezieniu ich ciał oraz 0,5 miliarda lirów dla tej osoby, która pomoże w schwytaniu sprawców. W lipcu 2005 roku do programu telewizyjnego Chilla Visto zadzwonił anonimowy rozmówca, który twierdził, że rozwiązanie zagadki zaginięć obu dziewczyn kryje się w grobie kogoś pochowanego przy Bazylice Sant'Apollinare w Ravennie. Policji udało się ustalić, że grób, o który chodziło, należał do Enrico De Padis, jednego z ostatnich szefów bandy Magliana, czyli włoskiej organizacji przestępczej działającej w Rzymie od połowy lat 70. W lipcu 2010 roku wikariat Rzymu wydał zgodę na zbadanie grobu oraz pobranie próbek DNA od brata Enrico De Padis, krewnych Emanueli oraz od Marii Antoniety Gregori, czyli siostry Mirelli. 14 maja 2012 roku dokonano ekshumacji ciała Enrico. W grobie, oprócz ciała bossa bandy della Magliana, znaleziono inne szczątki. Badania materiału genetycznego nie wykazały jednak powiązań z Mirellą ani Emanuelą. W 2008 roku wyemitowano pełną treść rozmowy anonimowego dzwoniącego z telewizją. I wtedy okazało się, że ta osoba wspomniała również, że więcej informacji na temat obu zaginięć może udzielić barman, który w roku zaginięcia nastolatek pracował w barze Italia należącym do rodziców Soni, czyli przyjaciółki Mirelli. Okazało się również, że ten bar miał w okolicy złą reputację, ponieważ podobno spotykali się tam podejrzani i niebezpieczni ludzie. W październiku 2015 roku sędzia do spraw postępowań przygotowawczych na wniosek prokuratora generalnego ze względu na brak dowodów umorzył
oba śledztwa w sprawie zaginięć. Jednak już w 2019 roku o sprawach ponownie miało stać się głośno i miały trafić na pierwsze strony gazet. A stało się tak za sprawą tego, że 29 października 2019 roku podczas remontu w willi Georgina przy Via Po 27, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba Nuncjatury Apostolskiej, w piwnicy pod podłogą znaleziono kilkadziesiąt kości, między innymi fragment czaszki, miednicy, kilka kręgów i głowę kości udowej. Ponadto w niedalekiej odległości odkryto podobne miejsce z innymi ludzkimi szczątkami, które mogły należeć do jednej lub dwóch osób, które zmarły mniej więcej 20 do 40 lat wcześniej. Media natychmiast podchwyciły temat, spekulując, że znalezione szczątki należały do dwóch zaginionych w 1983 roku nastolatek. Wyniki testu DNA wykluczyły jednak ten scenariusz, a kości znalezione w Nuncjaturze Apostolskiej pochodziły z 90 do 230 roku naszej ery. Niedawno minęło 38 lat od zaginięcia Mirelli Gregori. Oboje jej rodzice już odeszli, została tylko siostra, Maria Antonieta, która przyznała w wywiadzie, że nie ma zamiaru odpuścić i dać za wygraną, że będzie walczyć o to, żeby śledztwo zostało wznowione, ponieważ na łożu śmierci obiecała swojej matce, że zrobi wszystko, żeby odnaleźć siostrę. Nie ulega wątpliwości, że w tym śledztwie popełnione zostało wiele błędów, na przykład zbyt późno podjęto poważne działania oraz niewystarczająco przywiązano wagę do zeznań Soni, która była przecież ostatnią osobą, która widziała Mirellę oraz podobno znała tożsamość mężczyzny, z którym koleżanka miała się spotkać. Przez te 38 lat pojawiało się wiele teorii na temat tego, co mogło się stać, jednak żadna z nich nie może zostać potwierdzona. Nie jest nawet pewne, czy faktycznie sprawa Mirelli i Emanueli są ze sobą powiązane. Nie wiadomo też, czy tak ścisłe wiązanie tych przypadków miało pozytywny czy negatywny wpływ na śledztwo w sprawie Mirelli, ponieważ tak naprawdę to sprawa Emanueli była traktowana bardziej poważnie, była bardziej medialna i sądzono, że jeśli uda się ją rozwiązać, to sprawa Mirelli rozwiąże się przy okazji. To, co jednak jest pewne, to, że gdyby nie przypadek Emanueli, to ta historia pewnie albo nie ujrzałaby nigdy światła dziennego, albo na pewno nie zyskałaby tak międzynarodowego rozgłosu. I to jest już koniec tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na temat tej tajemniczej i kontrowersyjnej sprawy. Jeśli chcielibyście także posłuchać mojego starszego opracowania sprawy Emanueli Orlandi, to postaram się podlinkować go w kartach. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zapoznania się z ofertą sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Letty Shops. W opisie znajdziecie linki do dodatkowych informacji na temat działania serwisu, do aktualnych specjalnych promocji oraz oczywiście do aktualnego konkursu. Jeśli macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii lub mojej miniserii o sektach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!